Tu Polskie Radio Gdańsk. Jest godzina 18. Jesteśmy na Gradowej Górze. Moje radio, Gdańskie Radio, zaczęło się dla mnie oczywiście na Gradowej Górze. W tych koszarach schronowych znalazło swoje miejsce Polskie Radio. Pracę w radiu rozpocząłem w 1975 roku w dziale techniki, a konkretnie w konserwacji. Jako młodszy konserwator przyjął mnie do pracy Henryk Szafrański, który był kierownikiem działu technicznego. Radio to moja najważniejsza przygoda w życiu. Wiele ich nie było, ale radio jest tutaj pozycją najważniejszą. Gdańsk zaprasza. Gdańsk jako jedna z niewielu rozgłośni w Polsce nadawała program na żywo. Było to Studio Bałtyk. Studio Bałtyk. Szczecin, Koszalin i Gdańsk wchodziliśmy z tym wspólnym programem od 6 rano. Do radia przyszłam w 70 roku w styczniu. Z ogłoszenia. 103,7 MHz. Zawsze blisko mego serca, bo to moje radio, Radio Gdańsk. Wspomnienie z czasów realizacji dźwięku. Witam bardzo serdecznie w studiu emisyjnym Radia Gdańsk. Bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzania. W 1984 roku postanowiłam, że radio to takie miejsce moje wymarzone pracy. Radio Gdańsk za 15 minut, godzina 18. 603-06-06-06, nasz numer SMS-owy cały czas do Państwa dyspozycji. Jeśli są utrudnienia na drogach, proszę o nas pamiętać. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. I jesteśmy w naszym gdańskim wozie, bo mamy jedyny wóz na wybrzeżu w Gdańsku, który robi bardzo dużo sztuk. Po całej Polsce jeździmy. W 86 już awansowałem na rejestratora dźwięku, no już odpowiedzialność niesamowita. Moja przygoda z radiem rozpoczęła się w roku 1982. Arek czytał tak, że to po prostu ja widziałem już te bałwany, burzy, powietrze, porywy wiatru. Jesteśmy rozgłośnią najstarszą, ponieważ funkcjonujemy od roku 1945. Stąd też mamy największe zbiory, których żadna inna rozgłośnia typu komercyjnego nie posiada. W miejscu, w którym stoję, był kort tenisowy i takie sobie trawniczek. Tuśmy wychodzili, spacerowali, gawędzili. Tutaj realizowaliśmy też takie reportaże plenerowe. Radio Gdańsk. Tu obok, wreszcie po latach, zresztą niedawnych, wyrósł nowy budynek radia. Nowy, który już jest znakiem czasu. Teraz już jest technologia cyfrowa. Thank you.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.